cześć, witajcie. Biorę się właśnie do wędkowania. Mam 3 kiki ze sobą, 2 pod okonia, 1 pod szczupaka. No i zobaczymy, co się uda złowić. No, mam nadzieję na jakieś pajki. A z okoniami ostatnio jest ciężko, więc różnie może być. Także trzymajcie kciuki, oglądajcie i połamania. Jest. Jest. I to ładne. Jest. Jest rybka. 2 razy mi brał. Wisi na dozbrojce. Jest pierwsza dzisiaj rybka. Brał 2 razy, niestety przy pierwszym braniu nie miałem kamery włączonej. Tak, pewnie koło 70. Już go wypuszczamy. Opuszczę go w podbieraku, bo dosyć ten brzeg jest, jak widzicie, stromy. No zobaczcie, ładna rybka. No, uciekaj. Poszedł. Pas drugi. Ale był śledź, aż go wyciągłem z wody przy braniu. Nie wiem jak wy, ale jak widzę takie fajne miejsce, gdzie jest głęboko, staram się w ogóle do brzegu nie podchodzić, bo szczupaki, takie mam mniemanie, lubią stać pod nogami. Patrz, kurde! No i co? Ryba była, ale nie zacięta. Jest. Jest okonik. No i cały, całkiem. Może go w rękę wezmę. Chodź. Ale jest okonik. Całkiem przyzwoity. Zobaczcie, to około 25 cm. Bardzo delikatne puknięcia, bardzo delikatne. Żałuję, że nie mam dropshota dzisiaj.
Dam go do podbieraczka, niech sobie odpoczywa. I w razie co, żeby jeszcze coś złowić. Więc tu go... Tu go dam. Niech sobie tutaj siedzi. Następny. Już troszkę mniejsze. Ta sama przynęta, foksik. Zobaczcie, jakie ma kolory. Piękna rybka. Ale one walczą na tym kiku. Zobaczcie. Zimanek cały połknięty był. Zobaczcie, jakie one mają kolory. Jaka czerwień. Następne. Wszystko w tym samym rozmiarze. Chodź. Znowu zimanek. No i się wypiła. Jest. Chyba większy jest. Ten jest chyba większy. O. Ten jest większy. Ten jest większy, zobaczcie. Ten już jest ładniejszy, zobaczcie, jaka rybka. O, ten już koło 30. No zobaczcie. Piękny. Następny. No, nie chlap się, przyjacielu, nie chlap się. Zobaczcie, zimanek. To chyba szczupak jest. A jak? Ojej, oj. O rany. To co jest? Nie, to jest coś przycięte. Coś przyciąłem. A nie, co to jest leszcz? Podcięte coś. Patrzcie na ten kij. Co to jest, leszcz? Albo lin? Lina podciąłem. A jakiego lina? Zobaczcie na to. No jaki... Ohoho. No zobaczcie. Jaki lin. Niestety nie za pysk. O. Aż sobie zdjęcie zrobię, bo nie wierzę. No zobaczcie na to. No. Zobaczcie na tego lina. No, na spinnik jeszcze lina nie złowiłem. Jest okonik. Jest, ale muruje.
Ohoho. Idzie ładne. Jest ładne. Zobaczcie, całe zjedzone. Elegancki. Piękna rybka. Jest. Jest. Ohoho, ten jest chyba ładniejszy. Ten jest ładniejszy. Ohoho, ale walczy. Uwielbiam ten kijek. Ten jest ładniejszy. Piękna rybka. Piękny. Ale zabawa dzisiaj jest. To chyba jest szczupak. Takie mam wrażenie. Bo jak, a jak. Szczupaczek. Dobrze, że mały, bo dobrze, że mały, bo ja miał złowił dużego na ten kij, to ciężko by było. Konie chwilę ustanęły. No i wziął taki. Widzę, że po przejściach coś go dziabło. No uciekaj. Jest godzina 13:15. Ja już kończę. Troszkę wędkowałem rano na głównej rzece za szczupakiem i stwierdziłem jednak te szczupaki powiem wam, no znudziły mi się troszkę, mówię spróbuję jednak za tym okoniem, uparłem się, wróciłem, no jak widzicie takie rozlewisko, no i zacząłem stukać z jemanami po dnie, no i efekty zaraz zobaczycie, plus bonusik, że tak to ujmę, niestety podciąłem tego linę, ale linek jest całkiem. Rybki są w podbieraku, rozłożyłem już matę, dam je szybko na matę i zobaczymy jak to wygląda. No dobra. Zobaczcie. Parę okoników fajnych jest. No spokojnie. Ten chyba będzie największy. No już spokojnie rybki. Zaraz was wypuszczamy. Z powrotem do wody. Już je wypuszczam. Pojedynczo. Oho. A może wszystkie naraz. Chcę jeszcze tego linka wam zaprezentować. No zobaczcie. Przepiękna ryba. Te oczy czerwone. Nie złowiłem lina chyba 20 lat. No uciekaj. Wszystkie poszły. Jest dobrze. Ja zmykam, bo
Maciek mi pisał, że do sklepu przyszedł mój nowy kołowrotek, więc mówię, nie mogę się doczekać. A jutro znowu uderzam, bo mam urlop, więc mam jeszcze jeden dzień wędkowania plus niedziela, także trzymajcie się, pozdrowienia, połamania i widzimy się następnym razem.